Branżowe symulacje biznesowe to narzędzia, dzięki którym studenci mają możliwość zarządzać przedsiębiorstwem w wybranej branży lub w branży, w której się kształcą. Pomysł na branżowe symulacje biznesowe wziął się z tego, że chcieliśmy, aby nauczanie przedsiębiorczości było bardziej praktyczne. Ideą branżowych symulacji biznesowych jest to, że studenci mają możliwość zarządzać przedsiębiorstwem, wprowadzać swoje strategie biznesowe, podejmować decyzje i analizować ich wyniki. Z branżowych symulacji biznesowych aktualnie korzysta ponad 500 szkół i uczelni w Polsce oraz kilkadziesiąt za granicą. Aktualnie pracujemy nad symulacją zarządzania hotelem. Wykorzystuję branżowe symulacje biznesowe na zajęciach ze studentami, ponieważ one mocno wpływają na ich atrakcyjność. Studenci w wirtualnie założonej przez siebie firmie planują i zarządzają procesami. W branżowe symulacje biznesowe tak naprawdę może grać każdy, choć żeby wygrać, trzeba mieć do tego wiedzę. Granie jest o tyle ciekawe, że studenci widzą, jak podejmowane przez nich decyzje w realny sposób wpływają na ich konkurencyjność i pozycję na rynku. Branżowe symulacje biznesowe nie są żadnym problemem dla wykładowcy. Są proste i intuicyjne w obsłudze. Nie trzeba ściągać żadnych programów ani aplikacji, aby z nich korzystać. Już w liceum zacząłem zastanawiać się nad tym, jak zarządza się firmą, ile pieniędzy trzeba zainwestować i w co. Miałam wiele pytań dotyczących prowadzenia własnej działalności. W Wyższej Szkole Bankowej na zajęciach z zarządzania poznałam branżowe symulacje biznesowe Revas. Każdą rundę omawiałam z wykładowcą i wyciągałam wnioski dotyczące tego, co można zmienić lub poprawić, aby osiągnąć lepsze wyniki. Dzięki temu, teraz, kiedy naprawdę otworzę firmę, będę już wiedział, czego unikać, a co wdrożyć, aby mieć prawdziwą satysfakcję z prowadzenia własnego biznesu.